Witajcie, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj robimy drugą część sprzątania toaletki, ale nie będzie to takie standardowe sprzątanie, czyli że sprzątam korektory i tak dalej, tylko chcę z Wami dzisiaj posprzątać moją taką szufladę dzienną, aka szufladę z wstydu, która naprawdę bardzo mocno potrzebuje sprzątania i zobaczymy, czy uda mi się coś pozbyć, czegoś nie będę już używać i będę mogła albo to przekazać dalej, albo jeżeli to będzie już super stare, no to niestety wrzucić to do śmieci. Więc jeżeli jesteście gotowi, to zmieniam ustawienie kamery na szafkę i zaczynamy. Tak wygląda obecnie moja szuflada wstydu, aka moja szuflada codzienna, mimo tego, że nie mam tutaj rzeczy, których używam na co dzień tylko i wyłącznie, więc może po prostu od razu zacznijmy. Ja mam tutaj miejsce na biurku, więc będę sobie wykładać te rzeczy, które zostawiam, a na ziemię dam rzeczy, których będę się pozbywać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po sprzątaniu, więc mamy tutaj oczywiście pierwsza rzecz, puder do twarzy z Charlotte, którego teraz cały czas używam, żeby go po prostu zużyć, ale jest bardzo fajny. Korektor z Glam Shopu, totalny zakrywacz, bardzo fajny. Tu mam korektor z Claressy High Cover, muszę sobie go przypomnieć, ale chyba byłam nawet z niego zadowolona. Miesza Perfect Cover oczywiście zostawiam, bo będzie jeszcze w te wakacje test różnych koreańskich kremów BB. Zamówiłam jeszcze kilka takich najpopularniejszych, więc możecie się spodziewać testu. Dalej mamy korektor, to jest, słuchajcie, korektor z Rare Beauty, który sama kupiłam i powiem Wam, że nie jestem z niego zadowolona. On kompletnie nie robi nic. No i też niby to opakowanie powinno być takie wow, fajne, bo to jest, jak widzicie, takie metalowe coś i to, no dobra, no zimne, przyjemne, ale ogólnie to nie jestem z tego korektora zadowolona i go nie używam, więc chyba myślę, że możemy się go pozbyć. Dalej mamy tutaj klej do rzęs z Catrice. Widzę, że już mi się kończy, więc będę musiała kupić, ale bardzo go lubię. Tak samo jak ten pisak do piegów z Lovely. Jak widzicie, tutaj trochę schodzi, ale dalej używam. Tak samo jak te konturówki z Eveline, ale one zdecydowanie mogą iść w miejsce, gdzie trzymam konturówki, bo przyznam, że przez to, że one są tutaj, to o nich zapominam. Pomadka z Heian w odcieniu 76 jest i to jest taka pomadka typowo nawilżająca, więc myślę, że ją również mogę zostawić. Mamy dwa błyski iskry dokładnie z Glam Shopu i używam regularnie, więc też zostawiamy. Tak samo jak ta nowość z Glam Shopu, czyli Przebój. Bardzo fajny cień. Tu mam dwa opakowania Claressy True Glue, dlatego że jeden jest pełny, a drugie jest puste i tutaj, chociaż w sumie wiecie co, ja mogłabym zostawić z tego pustego samą szczoteczkę, bo właśnie jej używam, a to mogę już wywalić. Baza z NYXa Marshmallow Primer, bardzo lubię i też bym chciała teraz jej używać, więc zostawiam. Tak samo jak korektor z NAM Black Rose and Botox Life Concealer, bardzo, bardzo dobry korektor. Trochę ma słabsze krycie niż ten z Glam Shopu, ale podobna formuła, chociaż powiedziałabym, że czasami nawet ten z Glam Shopu jest bardziej nawilżający, co jest dziwne, bo ma większe krycie. O właśnie, dzisiaj szukałam tego Brow Makera z Pierrine. Bardzo fajny produkt, zostawiam. I tu widzę, że mamy trzy kolory różu z AA Wings of Color. Wszystkie bardzo lubię i wszystkie zostawiam. W ogóle ja teraz mam taką fazę właśnie na takie kremowe róże, bo mamy i tutaj jeszcze ten z AA Wings of Color. Mamy też ten z Inglota we współpracy z Komunikatywnie. Mamy też ten z taki ciemniejszy, chociaż tu widzę, że trochę mi się rozwaliło, znowu z AA Wings of Color. W ogóle AA Wings of Color ma naprawdę bardzo dużo tych róży. O, mamy tutaj też ten róż z Eveline również. To wszystkie są bardzo fajne róże, ale powiem Wam, że właśnie ten róż już widzę, że też się trochę popsuł. Te z Glam Shopu mi jakoś nie siedzą. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu z nimi aż tak dobrze się nie pracuje jak z tymi, więc z tym chyba się pożegnam, ale te oczywiście no muszę zostawić, bo są naprawdę bardzo dobre. I mamy jeszcze dwa korektory, czyli Golden Rose Just Touch. Genialny dla mnie jest to zamiennik korektora z NARS Radiant Creamy Concealer i Eveline Wonder Match. Szczerze nie używam, więc myślę, że mogę się go pozbyć. Kolejna rzecz to pomadka z NAM Comfy Liquid Lipstick. Ma bardzo ładny kolor, więc również ją zostawiam. A tu jeszcze mam nieotwarty produkt i myślę, że nie będę go otwierać, bo no nie jest to po prostu formuła, za którą przepadam. Nie lubię takich musowych produktów, więc tutaj podziękujemy, ale no to pójdzie dalej, bo no jest świeżej nieużywane. Baza z AA Wings of Color, bardzo fajna, zostawiam. Ile ja mam produktów z AA Wings of Color w tej szufladzie? Kolejny kolor, taki mocno różowy, również zostawię, a dzisiaj właśnie mam, aha, bo dałam już głos do innej toaletki, ale dzisiaj mam ten
Nie, to jest brąz. Dzisiaj mam ten róż na policzkach i to jest mój ulubiony kolor z tej całej kolekcji i to jest numer 02. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy bronzer i powiem Wam, że w ogóle zastanawiam się, czy tego się nie pozbyć, dlatego, że oni wypuścili nowy kolor. Teraz weź go znaleźć. Widzę rozświetlacz nowy, róż nowy, ale tego bronzera nie mogę znaleźć. Natomiast jest wersja chłodniejsza i ja zdecydowanie wolę wersję chłodniejszą, więc myślę, że tego mogę się pozbyć, tak samo jak właśnie tego rozświetlacza, bo ten nowszy jest dużo ładniejszy, no i po prostu wiem, że tamte będę używać, a tych już nie tak często. Maskara z Pa Ezeli Lush, to była jedna z moich ulubionych maskar, ale ona już jest praktycznie wykończona, więc myślę, że mogę się jej pozbyć. Tak samo jak ta maskara z Gold Rose Mega Lashes, tutaj też ona już mi wyschła, więc to muszę się pożegnać, ale też była bardzo fajna. Tan Lamination Brow, klasyka, tylko nie wiem w sumie czemu są tutaj. Ale no, jak widać, używam. Satin Glow, dawno tego pudru nie używałam, a on jest naprawdę bardzo fajny. To jest taki bardziej właśnie satynowy puder, który daje nam efekt soft focus, to zdecydowanie tak. Bardzo fajny. I również go zostawię. Tutaj w sumie nie będziemy tak mocno czyścić, to znaczy wyrzucać tych rzeczy, co bardziej po prostu chciałabym to lepiej zorganizować. No i tu mamy Epic Curl Lash Primer. Myślę, że nie będę używać. To nie jest właśnie kredka, tylko to jest pomada do brwi Znam, którą kupiłam do testów, ale no jakoś mnie to nie porwało, więc myślę, że mogę się pożegnać, nie wiem w ogóle czemu mam to tutaj, bo nie będę tego używać. Maskara z Anastazji Beverly Hills, powiem Wam, że to jest jedna z gorszych maskar, jakie miałam. Naprawdę jest tak wadziewna, tak nic nie robi na rzęsach, więc no, podziękujemy. I maskara z Max Factor False Lash Effect, również nie jestem z niej zadowolona, również nie daje mi takiego efektu, na jaki bym liczyła, więc również podziękuję. To jest mój korektor na jakieś tam niedoskonałości, nie używam go za często, ale niech jeszcze zostanie. I cień w kremie z Kobo, szczerze mówiąc, odkąd robiłam ostatnie sprzątanie, nie użyłam go ani razu, więc również się go pozbędę. Ale za to ten korektor z AAU Gentle Nude jest bardzo fajny, więc jego zostawię. A tu co mamy? Tu jakaś miniaturka z Glam Shopu. To jest Cappuccino cień w kremie. O, slash eyeliner. Ale ja go chyba nawet nie otworzyłam, więc nie będę otwierać. I tu mamy jeszcze Glam Resort z Glam Shopu olejek do ust, więc myślę, że tego też zostawię i muszę zacząć go używać, bo myślę, że on będzie też spoko na siłownię. Krem BB Znam, jeden z fajniejszych kremów BB, jak nie najfajniejszy. W sumie powiedziałabym, że gdybym miała powiedzieć właśnie moje ulubione takie kremy BB, nie koreańskie, to byłyby to te dwa produkty. To co prawda nie jest jako krem BB, no ale jak widzicie, to jest taki tinted moisturizer, więc w sumie krem BB. Bardzo fajne oba produkty i oba zostawiam. Korektor z Rimmela Multitasker. Myślę, że mogę zostawić jeden i chyba zostawię ten z Rimmela, a tego L'Oreala się już pozbędę, bo on też, no nie ukrywam, że już trochę stary jest. I tutaj mam te produkty z Belle i powiem Wam, że w ogóle mi się wydaje, że ja jestem chyba jedyna, która nie pokochała tych produktów, tak jak cała reszta. Ta lip mask, fajne założenie, że to jest maska, mamy SPF 50, ale ten kolor po prostu kompletnie do mnie nie pasuje. Ten róż natomiast jest ok, ale znowu, no, nie chwycił mnie aż tak bardzo za serce, żebym jakoś regularnie go używała, więc myślę, że mogę je po prostu przekazać dalej. Ale za to ten topper z Clarisse oczywiście zostaje, geniusz. Ja w ogóle właśnie bardzo lubię takie błyskotkowe cienie, więc no musi zostać. Korektor z Kobo. Nie wiem w ogóle, czemu on tutaj jest, nawet go nie używam, więc podziękujemy. To też jest jakiś korektor Znam, ale zdecydowanie, no jak widać zresztą, nie używam go za często, więc również podziękujemy. No i tu mamy ten bronzer we współpracy z Krzyszkowską i powiem Wam, no zresztą widać po zużyciu, że nie używam go za często. Zdecydowanie wolę inne bronzery, więc tutaj podziękuję. Baza pod cienie Znam. Szczerze, przestałam używać baz. W ogóle ich nie używam, więc myślę, że tutaj również mogę się już pożegnać. Tu mamy kolejny krem BB z Hean Feel Natural. Wydaje mi się, że ja kiedyś robiłam recenzję i właśnie nie pamiętam, więc muszę sobie użyć go i zobaczymy. Dalej mamy korektor, tak? Tak, z Inglota. Ten na pewno mi się nie podobał, więc no nie będę go używać. O, tu to jest! Jejku, wy nawet nie wiecie, ile ja tego szukałam, bo to jest idealny produkt do nakładania brwi, rzęs, przepraszam, kępek. I ja tyle go szukam i nie mogłam znaleźć. Idealnie. I dalej mam tutaj konturówkę z NYX Savotinu Natural, bardzo fajna,
ląduje do innych konturówek. I tu mamy jeszcze drugi kolor tego z Eveline i zdecydowanie w tym momencie po prostu wolę inne korektory, więc myślę, że mogę go przekazać dalej. Był czas, że bardzo lubiłam właśnie też te korektory, ale nie wiem dlaczego tu mam tak ciemny kolor. Go nie użyłam, nie, aha, zsłoczowałam go raz, ale no nie. Natomiast ten jest bardzo fajny i może spróbuję go zużyć. Będę miała taką motywację, bo tak fajnie to widać. Ten korektor z Golden Rose HD Concealer, on chyba był fajny, więc muszę sobie o nim przypomnieć, więc też go zostawię, żeby sprawdzić. No i tu właśnie mamy ten nieszczęsny Charlotte Radiant Concealer. Kurczę, powiem Wam, że ja z tymi korektorami takimi drugimi, nie wiem, coś mi w nich nie siedzi. Jedyny korektor, który lubię, to jest właśnie ten z Narsa Radiant Creamy Concealer i on jest naprawdę fajny, no ale powiedziałam Wam przed chwilą, że to jest dla mnie zamiennik 1:1 do tego z Golden Rose. No to w sumie po co mi ten taki drogi, nie? Ale zostawię go, bo chciałabym go zużyć. No i użyję sobie jeszcze raz, może następnym razem tego korektora, żeby zobaczyć, ale no nie jestem zadowolona, że on mi się nie sprawdza, bo był drogi. Mój błyszczyk we współpracy z Glam Shopem zostawiam. Tu mamy jeszcze lepik z Glam Shopu i no tak jak mówiłam, nie używam, ale w sumie ten mogę zostawić, bo on jest żelowy i bardzo mi się ta formuła podoba. Kredka na linię wodną z Glam Shopu zostawię. I tu mam kolejne te cienie, ale one nie są otwarte. Dobra, to jak one nie są otwarte, to ja nie będę ich otwierać. No i tu mamy jeszcze ten róż z Paese. Też użyłam go w sumie tylko, nie wiem, może ze 2-3 razy, więc może znajdę kogoś w swoim otoczeniu, kto by chciał te produkty, no bo niestety nie używam ich tak często, jakbym chciała. Maskara 2000 Calorie Pro Stylist. Ona już również jest stara, więc myślę, że się z nią pożegnam, bo tu w ogóle mam sporo takich bardzo starych maskar, ale najpierw przejdźmy tutaj. Hean Tender Touch, bardzo, bardzo, bardzo dobry, co to jest? Korektor. Bardzo dobry korektor. Puder z Glam Shopu, wygładzający, utrwalający, matujący. Kompletnie. Czy ja chociaż kiedyś użyłam? Nie. Więc może nie będę używać, tylko przekażę to dalej. Ten produkt z Glam Shopu mi kompletnie nie podszedł, czyli ta tafla. Jakoś nie jest to coś, co mi się podoba, więc podziękuję. I tu mamy te róże. To były jeszcze jedne z takich pierwszych róży, które się pojawiły z Sensik i z Revolution. Pamiętam, że ten z Revolution bardzo mi się podobał. Ten Sensik też był ok, ale chyba bardziej siedział mi ten z Revolution, więc za ten podziękuję, a ten sobie zostawię. Pamiętam, że jakiś czas temu mi się on podobał, ale teraz mam te inne takie... No, za ten chyba podziękuję, bo teraz używam, słuchajcie, tego z Glam Shopu, z tej kolekcji i on jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, jak ładnie wygląda, więc no nie potrzebuję kolejnych. Glam Glue, to już jest na pewno stare, ten z Vibo we współpracy ze Stysiem, no to już chyba nie muszę mówić, jakie to jest stare. Baza z Urban Decay też jest stara i ta Eyegasm z Paese jest bardzo średnia. Zdecydowanie bardziej wolałam tą Lilush. Te błyszczyki z Mio, przepiękne, zostawiam. Kolejny Hair Elimination Brow Gel, muszę sprawdzić, czy wszystkie są naprawdę jeszcze do używania, bo no nie sądzę. No i tak jak myślałam, jeden jest do wywalenia, w tych dwóch jeszcze jest. No i tu mamy maskary Maybelline Sensational, czarną i w odcieniu Smoked Rose. Ta nie do końca mi podeszła, tą zostawię. To jest ze mną tak długo, że pamiętam, że uwielbiałam tą maskarę. Ona była naprawdę bardzo dobra, ale teraz to już chyba... No, to już nie jest ten czas tej maskary, więc podziękuję za nią tak samo właśnie jak za tą z Bourjois. Too Faced Better Than Sex. Ta z Hean była średnia, ta z Rosie również. No i ta z Kobo, myślę, że też już podziękujemy. A to co to jest? To jest chyba do brwi, Lift and Snatch. A to jest za ciemny kolor, więc to również sobie stąd idzie. I zostały mi jeszcze, słuchajcie, tutaj jakieś konturówki. La Makeup Bella Glam Shop, to ona już jest niestety bardzo stara. Tu jest jedna z moich próbek i to jest, słuchajcie, Diana, bardzo drogi towar, więc zostawiam. Tu mamy Pierrenée 07, wiele osób ją poleca, więc oczywiście zostawiam, bo to jest bardzo taki fajny nudziak. Glam Shop elegancki, bardzo lubię konturówki z Glam Shopu, więc też ją zostawię. Belle, to jest lip liner Frutti, ona już jest bardzo stara, więc muszę się jej pozbyć. O proszę bardzo, zobaczcie, kolejna kredka na linię wodną, znam, bardzo jej lubię, więc zostawiam. I tu mamy Essence, strasznie stara, więc też już podziękuję, tak samo jak ta z Hean, też już jest stara i ta z Golden Rose 504 może zostać. Te pojemniki też już są styrane, no ale dobra.
damy radę, poukładajmy tutaj te wszystkie rzeczy. Najpierw mamy korektory, produkty do brwi i rzęs, myślę, że dam tutaj. Podkłady. I myślę, że bazę też tutaj mogę tą jedną wsadzić, chociaż jeszcze był lepik, to będzie tu. Czy nie pojedyncze dam tutaj, bo jak dam tu, to na pewno nie będę po nie tak często sięgać, jakbym chciała. Więc tu może też zostać ten puder, pudry, które mam na toaletce, ten z AA również tu może być. Tu dam te wszystkie produkty do ust. I słuchajcie, tyle mam tych róży w kremie, ja chyba muszę zrobić osobne sprzątanie z tymi różami w kremie, no ale bardzo je lubię, więc je oczywiście tutaj zostawię. No i tak naprawdę, aha, dobra, tu mamy jeszcze ten rozświetlacz, więc mogę go tutaj też mieć. I tak naprawdę to jest, słuchajcie, wszystko, więc naprawdę dobrze to wygląda. I tak już właśnie wyglądało moje sprzątanie toaletki. Policzyłam, ile rzeczy udało mi się wyrzucić z toaletki i jest to, słuchajcie, piękna, okrągła liczba, 50 rzeczy, więc naprawdę sporo. Wydawało mi się, że jak to sprzątałam, to tego nie było aż tyle, ale jednak 50 rzeczy odchodzi z toaletki. Część właśnie pójdzie na oddanie, część pójdzie, no niestety, już do śmieci, ale większość rzeczy, całe szczęście, była praktycznie, że zużyta. I tak to wyglądało przed, tak to wygląda po. Dajcie znać, czy ten film Wam się spodobał. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to Was zapraszam. Zapraszam Was oczywiście też na kolejne serie. A teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!